Omawiając temat korelacji między dwoma dowolnymi cechami ilościowymi, jeszcze na podstawie, powiedzmy na poziomie programu Microsoft Excel, nie możemy zapomnieć o takiej możliwości w zapisu z naszej ewentualnej zależności w postaci tzw. tablicy korelacyjnej. Ona tutaj posiada wypisane wartości x, jakie mogą się pojawić. Tutaj w kolumnach mamy wypisane przykładowe wartości y. To nie muszą być wartości punktowe, to mogą być dane zapisane w postaci przedziałów, czyli od do, a w środku tablicy mamy zapisane, ile było takich obserwacji, przykładowo tu była tylko jedna, gdzie x zawierał się w granicach od 71 do 94, a y zawierał się w granicach 256 do 338. Musimy przed zbadaniem takiej korelacji między dwoma dowolnymi cechami, które dla nas są ważne, musimy na początek stworzyć tak zwany rozkład brzegowy dla jednej cechy, jak i dla drugiej. Brzegowy rozkład dla cechy to x, to są wypisane warianty, jakie są możliwe w tej cesze oraz jak często one występowały, czyli niezależnie od tego, ile wynosił y, czyli można powiedzieć tak, że wystarczy sumować wiersz, tak jak widzicie, i mamy ile było wartości między 25 a 25, potem, że wartości między 25 a 48 mamy 12 i niezależnie od tego, ile wynosiły y. Tak samo można stworzyć rozkład brzegowy dla y. Są to konkretne wartości przedziałów, dla których przyjmował on wartości jakieś oraz ile było takich obserwacji, czy to osób, zwierząt, nie wiem, sklepów, cokolwiek by to nie było, zawierających takie wartości niezależnie od tego, ile wynosiły x. Czyli krótko mówiąc, sumujemy sobie zarówno wiersze, jak i kolumny, a to 55 może stanowić albo sumę tak podpisanej kolumny, albo sumę tak podpisanego tutaj wiersza. I za każdym razem otrzymamy dokładnie ten sam wynik, inaczej gdzieś po prostu mamy błąd w obliczeniu. Badać, czy między cechą x a y występuje jakakolwiek zależność korelacyjna, a dane mamy zapisane w postaci tabeli korelacyjnej, to my musimy oszacować, ile wynosi średnia i odchylenie standardowe dla jednej cechy x, jak i dla drugiej cechy y. Jeżeli mamy dane zapisane w postaci przedziałów, ale tutaj zobaczcie, ja zapisałam nie od do, od 2 do 2,5, ale tu jest początek każdego przedziału, a tu jest koniec każdego przedziału i ile było wartości, które zostały stąd przepisane, a ten zapis został rozbity na zapis dwóch kolumn z początkiem, jak i końcem każdego przedziału, możemy obliczyć średnią, a potem odchylenie standardowe, czy też wariancje. I po co to jest? No właśnie po to, żeby obliczyć ostatecznie współczynnik korelacji nowej Pearsona. To są elementy niezbędne, czyli średnie i odchylenie standardowe, żeby właśnie zbadać ten współczynnik korelacji liniowej Pearsona, który jak widzicie ma również zastosowanie nie tylko gdy mamy dane w postaci dwóch kolumn, ale gdy również mamy dane zapisane w postaci tak zwanej tablicy korelacyjnej. I tak jak przy każdym współczynniku korelacji liniowej Pearsona potrzebujemy obliczyć średnią x, średnią y, odchylenie y i odchylenie x wcześniej. Więc my bazujemy na tych wartościach x, które mamy, ale również na wartościach brzegowych, które mamy tutaj zapisane. Czyli my mamy zapisane początki przedziału, końce przedziału, jak również liczebności tych przedziałów. Do obliczeń, jak w przypadku danych zapisanych w postaci przedziałów, potrzebujemy wyznaczyć środek każdego przedziału. Można to policzyć albo wpisać z ręki, wiadomo, albo zastosować formułę, że jest to średnia tych dwóch elementów, czyli początku i końca przedziału. Zawsze można policzyć, że to jest po prostu suma tych dwóch elementów, ale podzielonych przez 2. Za każdym razem dokładnie to samo otrzymamy. I teraz tą formułkę, wiadomo, przeciągamy sobie w dół i znając wzór na średnią, taki najbardziej ogólny wzór, widzimy, że to jest suma środek przedziału razy liczebność tego przedziału. Tak wyznaczona suma takich przemnożeń musi zostać podzielona przez łączną liczebność wszystkich wartości, które mamy, czyli 55. I tu jest ta wartość i tutaj. Czyli jak widać, środek każdego przedziału przemnażamy razy liczebność danego przedziału, formułkę sobie przeciągamy w dół, sumujemy I ten wynik podzielony przez 55 daje nam, tak jak zobaczycie, wynik akurat tutaj 30,65. Nie trzeba tego interpretować, ale jeżeli wykładowca u Was każe, no to proszę bardzo, jak najbardziej. Do obliczenia współczynnika korelacji liniowej Pearsona, oprócz obliczenia wartości średniej dla rozkładu brzegowego, czyli tutaj dla tych liczebności już z podsumowania niezależnie od y, potrzebujemy również wariancję dla x-a. Czyli to jest ten element, który tutaj dorabiona jest kolejna kolumna i wynika to z tego wzoru, który mamy tutaj i ja Wam pokazuję poniżej na tym arkuszu. Potrzebna jest nam suma. Pytanie czego? Musimy policzyć od każdego środka przedziału, odejmujemy średnią, która jest stała i wynosi 30,65. Potem te różnice, jak widać, podnosimy do kwadratu i na końcu mnożymy razy ni. Czyli jak sobie podejrzymy formułę, od każdego środka przedziału odejmuję tą średnią. Zobaczcie, potem tu jest wzięte to w nawiasie, podniesione do kwadratu i przemnożone razy liczebność, to akurat przykładowo 34. Przeciągamy to w dół i włączamy funkcję sumowania, bo my tutaj zgodnie z tym wzorem potrzebujemy sumę tak podpisanej kolumny. Gdy ten wynik zgodnie ze wzorem podzielimy przez n, czyli liczbę obserwacji ogólnie w naszym rozkładzie brzegowym, otrzymujemy wariancję. Ten sam wynik nic nam dużo nie daje, on będzie nam potrzebny do policzenia w kolejnym kroku tak zwanego odchylenia standardowego. Będzie to faktycznie pierwiastek z wariancji, czyli pierwiastek z tej liczby 891,27. Wynikiem wychodzi 29,85. Ten wynik dopiero można interpretować, bo sama wariancja nie posiada interpretacji. Ten wynik będzie nam mówił o tym, jak wartości jednej cechy czy jakiejś danej cechy x różnią się od jej średniej. Czyli jeżeli średnia wynosi 30,65 jakieś jednostki, to można powiedzieć, że odchylenie standardowe jest niemal mu równe. To jest szczególny przypadek. Zazwyczaj odchylenie standardowe wychodzi znacznie niższe, ale jak najbardziej jest to tak samo możliwe. Teraz tak, jeżeli chodzi o rozkład cechy y, to skąd my wzięliśmy sobie te dwie wartości? Jeżeli przywrócimy do naszej tabeli, to tu mamy wartości naszego y, w jakich przedziałach on się zawiera. I za każdym razem jest określony i początek, i koniec danego przedziału oraz ile było wartości należących do takiego przedziału y, niezależnie jakie były wartości x. To jest właśnie tak zwany rozkład brzegowy Y, czyli tu mamy początek przedziału, tu mamy koniec przedziału, a tu mamy przepisane liczebności danego przedziału. Żeby analogicznie jak w przypadku do średniej, trzeba policzyć średnią Y, jak i wariancję, żeby mieć ostatecznie odchylenie standardowe. Te wszystkie trzy miary, no niestety nie da się uciec, są konieczne do policzenia korelacji liniowej Pearsona, ale na podstawie tablicy korelacyjnej. Jest to na początek dość podobne, potem to się sprawa trochę może zmienia, niekoniecznie powiem, że komplikuje. I zgodnie z tym wzorem, tak czy owak, czy to by było na x-ach, czy na y-ach, każdy środek przedziału, tu akurat po y-ach, trzeba przemnożyć razy liczebność danego przedziału, w którym mamy dane środki przedziału i tworzymy sobie kolumnę, gdzie mnożymy środek każdego przedziału razy jego liczebność i taką formułkę przeciągamy w dół, żeby na końcu sumować. I średnia y to jest suma tak podpisanej kolumny zgodnie z tym wzorem, że to jest suma środków przedziałów razy liczebność, to jest ten wynik 8627,5 i dzielimy przez łączną liczebność, która wynosi 55 i otrzymujemy średnią. Jak mówiłam, zawsze można ją interpretować, ale nie trzeba. Ona na pewno podlega interpretacji, ale tu akurat w tym zadaniu nie jest to konieczne. Potem mamy wariancję. Nasza wariancja jest analogicznie liczona jak przy średniej. Musimy sumować to, co jest w środku, a w środku od każdego środka przedziału dla y odejmuję średnią, takie różnice podnoszę do kwadratu i jeszcze przed sumowaniem przemnożam razy ni. Czyli podejrzyjcie sobie formułę. Od każdego środka przedziału odejmuję zaznaczone na zielono średnią. Oczywiście pamiętajcie o tych dolarach, żeby to usztywnić. Biorę wszystko to w nawias podnoszę do kwadratu i przemnażam razy liczebność danego przedziału. Gdy takie liczby ja sobie sumuję, tak jak tutaj widzicie, i zgodnie ze wzorem podzielę przez n, czyli łączną liczebność, otrzymuję wariancję dla cechy y. Ale że wariancja nie posiada interpretacji i generalnie do współczynnika korelacji liniowej Pearsona potrzebujemy odchylenie standardowe, to z otrzymanego wyniku wariancji policzymy pierwiastek i mamy dopiero odchylenie standardowe. I ostatnim elementem, może i najtrudniejszym, tak można by było sugerować, jest policzenie tzw. kowariancji. Kowariancja będzie to faktycznie licznik wzoru na współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Jest najtrudniejsza. Dlaczego? No zobaczcie, bo musimy stworzyć na początek taką tabelę, gdzie tu nie ma wartości x w postaci przedziałów, a tutaj wartości y w postaci przedziałów. Mamy tutaj różnicę, tak? Od każdego, powiedzmy, tutaj są różnice x, środek każdego przedziału minus średnia. Czyli jak to zostało policzone? Jeżeli środek przedziału wynosił na przykład 14 dla xów, a średnia, jeżeli się cofniemy, wynosi 30,65, to od 14 odjęte jest te 30 po przecinku, mamy wynik. I generalnie, zobaczcie, jest to wszystko policzone. Tu mamy te różnice xów od średniej. Tak samo te wyniki, to są wyniki odjęcia od każdego środka przedziału, średniej dla y, która wynosi tu akurat widać 156. Mamy te wyniki. Tu mamy przepisane, zwróćcie uwagę, te liczebności, jakie były między x-ami a y-ami, i musimy stworzyć taką dodatkową tabelkę, która będzie zawierała ten element kowariancji. W tym elemencie kowariancji zobaczcie, co mamy. Mnożymy ze sobą, tak jak już tutaj zapisane, każdą różnicę na x-ach razy każdą różnicę na y-ach i mnożymy razy liczbę, która jest dosłownie na przecięciu. Jeżeli zastosujecie takie właśnie usztywnianie z tymi dolarami, tak jak ja, że tutaj muszą być wartości zawsze z tego wiersza 104, a tutaj wartości zawsze z kolumny e i mnożymy razy to, co jest na przecięciu, to zobaczcie, przeciągając taką formułkę w prawo i przeciągając w dół, otrzymujemy dokładnie to, co potrzebujemy, czyli taką tabelę, gdzie mamy przemnożenia różnic xów od średniej razy przemnożenia yów od średniej y razy liczebność tego, co jest na przeciwko tych dwóch liczb. I teraz na końcu potrzebujemy sumować wartości tak zrobionej tabelki. A po co to jest? Po to, że musimy mieć wzór na kowariancję uzupełniony. A kowariancja jest to element współczynnika korelacji liniowej Pearsona, potem nawet i regresji. I co my możemy dalej powiedzieć? To, że podstawiamy po prostu do tego wzoru, czyli to jest suma podwójna, czyli suma całej tabeli, tak to by można było czytać, podzielonej przez 55 jako łączną liczebność. Jeżeli ten wynik podzielę przez łączną liczebność 55, otrzymujemy wynik. Sam wynik kowariancji mało nam nie mówi o korelacji liniowej, czy ona jest silna, czy też nie. My możemy na pewno stwierdzić, że korelacja jest o kierunku dodatnim. To znaczy, że jeżeli jedna cecha rośnie, to druga też rośnie. Jeżeli x by malał, to y też maleje. Czyli jest dokładnie ten sam znak jakby zmian, które zachodzą. I teraz tak, współczynnik korelacji liniowej Pearsona co do wzoru, czy zastosowujemy dane w postaci dwóch kolumn, czy w postaci jakiejś tablicy korelacyjnej, ma niemal identyczny, no jest po prostu identycznym wzorem. Kwestia jest taka, że inaczej się liczy kowariancję, a inaczej też te odchylenia standardowe. Ja to przed chwilą Wam pokazałam i podstawiając wynik kowariancji i dzieląc przez odchylenie standardowe na x razy odchylenie na y, otrzymujemy wynik. Ten wynik podlega już interpretacji. Jeżeli uczycie się również statystyki matematycznej, no to byście wykonali jeszcze test istotności współczynnika korelacji liniowej Pearsona, a my zamykamy temat na statystyce opisowej, gdzie po obliczeniu współczynnika korelacji liniowej Pearsona zostaje nam tylko interpretacja tego, co się dzieje w naszej tablicy korelacyjnej. A dzieje się to, że zależność między x a y co do siły zależności według takiego podziału możemy traktować jako umiarkowaną zależność o kierunku dodatnim, co będzie oznaczało dla nas to, że wraz ze wzrostem x, na przykład jakiegoś wieku, waga, czyli y, też rośnie. Możemy też to interpretować jako spadek x może powodować spadek y. Taki jest kierunek zależności i musimy ją traktować już jako zależność o umiarkowanej sile. Pamiętajmy również, że korelacja liniowa Pearsona jest zależnością dwustronną, jest to bardzo ważne i po obliczeniu współczynnika korelacji liniowej Pearsona, jak to w przypadku takich danych, jak mówiłam, zapisanych w postaci dwóch kolumn, można wyznaczyć funkcję regresji liniowej, oczywiście jeżeli ta korelacja jest w miarę już znacząca. I tu mamy taką ściągawkę, że wzór ogólny z funkcji regresji liniowej y od x oznacza tyle, że to jest wzór na y i ile będzie wynosił x, taka będzie wartość y. Żeby we wzorze obliczyć według takiego wzoru współczynnik kierunkowy, czyli tutaj ten jakby współczynnik regresji x na y, musimy podzielić kowariancję, którą przed chwilą wcześniej otrzymaliśmy, przez odchylenie standardowe na x, czyli wariancję, bo to jest ta cecha, która jest zmienną objaśniającą w tym modelu takim z jedną zmienną egzogeniczną, bym powiedziała, już tak bardziej z ekonometrii. No i ten wynik wychodzi u nas 2,01. Ten wynik jest już obliczony, ale jest nam potrzebny do obliczenia wartości wyrazu wolnego, czyli tutaj tego, który jest pozbawiony jakiejkolwiek zmiennej x. I on wynosi średnia y, czyli dla której budujemy model regresji liniowej, minus a, czyli ta wartość wcześniej policzona, razy średnia y, która była policzona na samym początku tego zadania. Jeżeli tu podstawimy sobie te wyniki, oczywiście możecie sami sobie to posprawdzać czy policzyć u siebie, dochodzi nam wynik. I wtedy możemy powiedzieć, że w miejsce A należy wpisać 2,01, a w miejsce B 95,29. Te dwie liczby jakby tworzą nam funkcję regresji liniowej y względem x. Można to oczywiście naturalnie zinterpretować, ale to nie zawsze wykładowcy od Was tego wymagają. Można również po obliczeniu współczynnika korelacji liniowej Pearsona albo samej już wstępnie kowariancji wyliczyć, jakie są parametry w regresji liniowej x w zależności od y, czyli odwrotnej zależności, że to ile będzie wynosił y, taka będzie wartość x. I teraz, jeżeli symbolicznie liczba stojąca przy y to c, można powiedzieć, że liczymy to analogicznie tak jak tu, czyli kowariancję dzielę przez wariancję tej zmiennej, która jest zmienną objaśniającą w modelu, czyli y w tym momencie. Wynik jest tutaj policzony, możecie zawsze sobie to wiadomo przeliczyć, a wyraz wolny tu oznakowany jako d, czyli symbolicznie tak jak tu było b, to jest wartość tej zmiennej, dla której budujemy model, minus policzona, a tu jest błąd, to powinno być c, minus ta wartość przed chwilą policzona, razy średnia y, czyli tej zmiennej, która jest u nas zmienną objaśniającą i która wpływa na objaśnianą. Ja kończę na tym to zadanie. Jeżeli potrzebujecie, to zapraszam Was do komentowania, postaram się odpisać na Wasze pytania i zapraszam do nauki. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczenia na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne, ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.